Idzie sobie człowiek czasem, sam na sam z ogromnym lasem. Słucha jak mu ptaszek śpiewa, słucha jak mu szumią drzewa. Głowa w górę uniesiona, błądzi wzrokiem przed korona. Nagle czuje w butach wodę i coś ciąga go za nogę. Bagno, 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 gdzie nie spojrzę, gdzie nie stanę. Bagno, 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 ciąga ciało me kochane. Bagno, 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 bagno. Zaznaczyć? No na razie nie musicie nic zaznaczać, na razie określcie gdzie jesteście, czyli wiemy gdzie jesteśmy, tak? Idzie sobie człowiek czasem, sam na sam z ogromnym lasem. Teraz musimy wyznaczyć 100 metrów transektu i teraz tak, cała ekipa poszła gdzieś tam dalej. Więc możemy dla porównania zostać tutaj. Jak będziemy iść po tym szarze, aż tam do końca, gdzie widać te białe kwiatki tam w oddali, to spokojnie myślę, uzbiera się te 100 metrów. Jak nie, to będziemy kombinować albo gdzieś tam łazić po tej trawie. Dobra, mojego buta tam nie widać. Wyciągamy instrukcję, co to jest zdjęcie fitosocjologiczne. Jaki torfowiec? Pagienny. Płomiennik. To czekaj, idziemy po kolei. Ładne. O, takie coś chyba, nie? Nie, to nie to. Dobra, kto potwierdzi to, że to jest wełnianka? Ja potwierdzę. Tutaj ma takie czarne, weź to odwróć. I to mu odstaje. O, takie. Tutaj ma takie czarne i tutaj też ma takie czarne. Mhm. Jak nam się podoba na bagnach? Fajnie. Fajnie, bo nigdzie nie trzeba wchodzić, nie? Czemu masz suche buty w ciągle? No. Co już zrobiliście? No. Rosiczkę, wełnianki tam. Nie, wełnianki czy jak to ma? Mhm. Tylko uważajcie na rosiczki, nie deptajcie ich tutaj. Poznaliśmy nazwy różnych roślin. Mhm, jakie to rośliny? Pełnianka, rosiczka, rosiczka, kurzyca i torfowiec. Mhm. Pokażecie te rośliny tutaj? Kto pokaże? To jest wełnianka. Tak. Proszę bardzo, wełnianka. Jaka to jest wełnianka? Wąsolista. Czym ją odróżni się od tej drugiej? Ma więcej tych... Ma dużo kwiatków, one są na takich szypułkach. Jeszcze jest jedna rzecz, jak nie ma kwiatków, to można sprawdzić łodygi. Wełnianka wąsolista ma łodygę taką obłą, nie? To zróbcie sobie taką. A wełnianka pochwowata ma taką łodygę jak kurzyca. Czyli ma taką trójkątną. Dobra, i co jeszcze? Wełnianka, co tu jeszcze mamy? Rosiczka, tutaj rosiczka jest. Owalna. O, tak? Owalna. No. Torfowiec. Dobra. Jeszcze mamy trzcinę zwyczajną. I tużycę. Gdzie? Gdzie mamy tużycę? Mamy tutaj jakąś tużycę? Nie, nie oprócz nie, wełnianki? Nie, nie, nie ma. Ale wiemy, że ale jest bardzo dużo rosic. Dobra. Swoje karty inwentaryzacyjne do rąk. Które? No inwentaryzacyjne, to jest tylko jedna taka. Co prawda na trzech stronach, ale jedna. Czy to jest mało, jak myślicie? Dużo. Dużo? Nie, nie. To jest takie jedno z mniejszych torfowic. Zarządzający terenem. Do kogo należą te lasy? Do nikogo. No jak do nikogo? Nie ma tak dobrze, żeby do nikogo. Leśnictwo Węgliniec, tak to by się zgadzało. No jakie gatunki udało wam się znaleźć na tym, robiąc zdjęcia fitosocjologiczne? Ej, chłopaki! Rosiczkę i to była... Owalna. Owalna. Było ta wełnianka wąskolistna, torfowiec odjęty. Thank you.
jeszcze na koniec wycieczka. Sam na sam z ogromnym lasem, słuchaj jak mu ptaszek śpiewa, słuchaj jak mu szumią drzewa, głowa w górę uniesiona, błodzi drogiem przed koronach, wagę czuje w butach wodę i coś ciąga go za nogę. Bardzo, 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 gdzie nie spojrzy, gdzie nie stać.